Rzeczpospolitą przez polskie oczy. Przez narodowe polskie oczy, to jest oczywiście błędne. Historiografię, można powiedzieć, ze wschodu dawnej Rzeczypospolitej, historiografia białoruska, ukraińska, rosyjska, litewska, łotewska, one postrzegają Rzeczpospolitą tym, czym była. Była innym państwem, nie była jakąś Polską. Ta polska historiografia jest narodowa, a zarazem anachronistyczna, czyli niezgodna z faktami. Ta narracja białoruska, litewska, ukraińska, łotewska, rosyjska, ona jest rzeczpospolitową narracją, dającą prawo bytu, samodzielności, uznającą Rzeczpospolitą za państwo, które istniało i było jednak nie Polską, tylko było swoim własnym, odrębnym tworem politycznym. I teraz ta narracja polska narodowa, mitologizująca ciągłość między Rzeczpospolitą a polskim państwem narodowym, spowodowała to, że w języku polskim nawet brakuje słów do opisania Rzeczypospolitej jako odrębnego od Polski tworu politycznego, jako tworu politycznego odrębnego od polskiego państwa narodowego. Po angielsku można powiedzieć Poland Lithuania na Rzeczpospolitą i mamy od tej nazwy przymiotnik Polish Lithuania. Po polsku możemy powiedzieć Rzeczpospolita, ale przymiotnika nie ma, no nie? Więc ja sobie wymyślam taki przymiotnik rzeczpospolitowy. Dlaczego nie? W sumie słowa tworzą ludzie i te słowa tworzymy, które są nam potrzebne do lepszego opisu rzeczywistości. Okej. Może na tyle o nazwach oficjalnych i nieoficjalnych, o nazwach, które były używane w danych okresach historycznych na określenie bytów politycznych i zmitologizowanych nazwach, które są używane po to, aby włączyć dane byty polityczne do tej lub innej narracji, zmitologizowanej w dużej mierze narracji narodowej. Elementem tej, powiedzmy, polskiej narracji narodowej promującej ciągłość między Rzeczpospolitą a polskim państwem narodowym jest też ten mit ciągłej rusyfikacji i germanizacji w okresie zaborów. Język jest bardzo ważnym elementem współczesnej polskiej narracji narodowej, ponieważ wszystkie państwa, prawie wszystkie państwa w Europie Środkowej, państwa narodowe, wsparte są, zbudowane są na fundamencie nacjonalizmu etniczno-językowego. Czyli wszystkie osoby, które mówią językiem X, należą do narodu X i ten teren zamieszkany przez naród X powinien stać się państwem narodowym X. Więc jak są używane jakieś inne języki niż narodowy język X, to jest to rzecz zła. Więc to stwierdzenie, że okres zaborów charakteryzował się germanizacją i rusyfikacją, to jest coś złego i dlatego Polacy musieli wywalczyć niepodległość, żeby z tym skończyć i żeby mieć własne państwo narodowe. Ale historycznie, jeśli spojrzymy, co się działo w różnych zaborach, to pierwszy okres zaboru austriackiego charakteryzuje się latynizacją. De facto wyrzucono język polski z użycia oficjalnego, zastąpiono łaciną. Drugi okres zastąpiono językiem niemieckim, czyli możemy powiedzieć germanizacja, ale najdłuższy okres trwający od roku 1869 do 1918 to polonizacja. De facto nowoczesny język polski, nowoczesna polska administracja została stworzona w Galicji, czyli w zaborze austriackim w drugiej połowie XIX wieku. Więc jaka tu germanizacja? Dobrze. Teraz zabór pruski. Do powstania niemieckiego państwa narodowego w 1871 roku była zupełna dwujęzyczność.
na poziomie administracji, na poziomie szkolnictwa była dwujęzyczność. Więc gdzie tu germanizacja? Trudno powiedzieć. Oczywiście, po roku 1874 dwujęzyczna została zlikwidowana i został zaprowadzony język niemiecki. Ale teraz, zabór rosyjski. Do 1840 w zaborze rosyjskim, a w kongresówce do 1864 był język polski. Więc używany, teraz byśmy powiedzieli, na terenach, które etnicznie nie są polskie, jeśli anachronistycznie spojrzeć na tą sprawę, czyli to był okres polonizacji, szalonej polonizacji. Później była rusyfikacja, ale w okresie okupacji niemieckiej, kiedy powstał Land Oberost, niemieckie władze okupacyjne zakazały używania języka rosyjskiego i zastąpiły go w dużej mierze językiem polskim, więc znowu mamy polonizację. Więc ten mit tej ciągłej germanizacji, rusyfikacji historycznej, językowej, między Rzecząpospolitą a polskim państwem narodowym. Jeśli pamiętamy o tym, że praktycznie do początku XX wieku podziały stanowe były o wiele ważniejsze niż podziały językowe, czy też podziały religijne, to wyjaśnienie rabacji galicyjskiej nie sprawia żadnego problemu. Ponadto, jeśli pamiętamy o tym, o ideologii sarmackiej, że szlachta uważała, że oni się nie wywodzą od sarmatów, od bojowników irańskiego pochodzenia, a chłopi to Słowianie, to od razu widzimy, że nawet ten etniczny wymiar był stosowany w tej ideologii sarmatyzmu, aby oddzielać chłopów od szlachty. Więc chłopi nie mogli się czuć Polakami, ani pan, ani szlachta nie pozwalałaby na to, żeby oni czuli się Polakami i czuli jakąś wspólnotę ze szlachtą. Mówię na poziomie ogólnym, bo oczywiście na poziomie jednostkowym, na poziomie kazusów to wyglądało różnie. Czyli w okresie rabacji galicyjskiej z socjologicznego punktu widzenia chłopi i szlachta to były dwie odrębne grupy etniczne. Czy możemy to z czymś porównać? Ja uważam, że możemy. Wszyscy słyszeliśmy o ludobójstwie w Ruandzie w roku 1994. I oczywiście w gazetach pisano, że to Hutu, grupa etniczna Hutu zabijała członków grupy etnicznej Tutsi. Gazety podawały tą suchą informację, ale nie zastanawiały się nad tym, gdzie tkwi różnica między Hutu i Tutsi. Bo Hutu i Tutsi mówią tym samym językiem, wyznają tą samą religię, mieszkają w tym samym państwie, na terenie całego państwa, nie w żadnych odrębnych regionach, więc gdzie tkwi różnica? Różnica tkwi w tym, że do niepodległości Ruandy Hutu byli de facto traktowani jak chłopi pańszczyźniani. Mieli różne zależności i powinności, które musieli wykonywać na rzecz elity, a elita zachowywała się, miała funkcję, pozycję, status jak szlachta w Rzeczypospolitej. Czyli dwie różne grupy etniczne. I to uzasadnia moją tezę, że te stany, stan chłopski i stan szlachecki, na przykład w kazusie rabacji galicyjskiej, możemy interpretować jako dwie grupy etniczne, co od razu nam wyjaśnia, skąd ta wrogość i skąd zabijanie jednych przez drugich, a brak solidarności narodowej, co powinno być normą wedle tego anachronistycznego oglądu przeszłości Rzeczypospolitej z punktu widzenia polskiego nacjonalizmu. Dobrze. Zostawmy ludność, zostawmy język, zostawmy socjologię, zajmijmy się terytorium, nawet pytanie, które państwa ze względu na posiadany obszar dawnej Rzeczypospolitej są najbardziej rzeczypospolitowe, to oczywiście Białoruś. Białoruś to w 100% państwo wsparte na terenach dawnej Rzeczypospolitej.
A ja tutaj daję taką tezę, oczywiście anegdotyczną w połowie, że Białoruś jest jeszcze bardziej, że Łotwa jest jeszcze bardziej Rzeczpospolitowa niż Białoruś, ponieważ tereny Łotwy, czyli tereny dawnej Kurlandii i Inflant, należały bezpośrednio do Rzeczypospolitej, a nie do Korony Polskiej czy do Wielkiego Księstwa Litewskiego. Czyli jeśli przyjąć to za dobrą monetę, to Łotwa jest jeszcze bardziej Rzeczpospolitowa niż Białoruś. Oczywiście, ja tutaj żongluję pewnymi faktami, tak jak nacjonaliści żonglują pewnymi faktami, żeby pokazać, że lepiej interpretować rzeczywistość taką, jaką ona była w danym okresie, raczej niż przykładać anachronistycznie dzisiejsze myślenie o rzeczywistości społeczno-politycznej do przeszłości. Czyli dochodzimy, bym powiedział, do najważniejszej konkluzji mojego wykładu. Jak nie ulegać złudzeniu narodowym? Jak nie popełniać błędu anachronizmu? To przede wszystkim najlepszą metodą jest używać takich nazw oficjalnych państw narodowych, przepraszam, państw, jakie były używane w danym okresie. Więc nie mówić o Rzeczypospolitej, że to była pierwsza Rzeczpospolita albo wczesny typ polskiego państwa narodowego, tylko mówić, że to była Rzeczpospolita Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Nie mówić, że Święte Cesarstwo Rzymskie to było państwo niemieckie, tylko że to było Święte Cesarstwo Rzymskie. Nie mówić, że ludność Rzeczypospolitej to byli Polacy, tylko że to była ludność składająca się z stanu szlacheckiego, czyli szlachty polsko-litewskiej, z stanu duchownego katolickiego, czy z stanu duchownego prawosłownego i w ogóle z chłopstwa pańszczyźnianego, które nie miało żadnych praw i które znajdowało się poza systemem stanowym. Przepraszam.